Ruszamy tropem helikoptera Niro, który wylądował nieopodal nas. 1 kilometr. O, to nie tak nieopodal, z drugiej strony. Jo. Kurde, z taką przyczepnością to można sobie jeździć teraz. Patrz jakie drifty. O, ale nie w tą mańkę. Nie przejadę tędy, myślisz? Być ciężko. Właściwie. No właśnie. To ja się tak. Dobra, to ja zmieniam zadanie jednak. Zaczniemy od łowca obozów wypadowych, które jest dużo bliżej do tyłu. Iwio. Jakiś motor. Coś tu się wyrabia. Ojojoj. Jakiś snajper. Keep out, we shoot first. Banda jebanych morderców. Nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. No i nie pozwolisz. Dobra, idę tam naboi. 25. Coś mi się wydaje, że jest dwóch snajperów. Na górę. Zajdę go może od tylca jakoś. Tam jest mistrzu. We shoot on sight. Dobra. Mam kolesia. Posadem. Normalny, ale oczywiście nie mam naboi do kuszy, no bo po co? Rozglądam się za jakąś tym drzewkiem, z którego mógłbym ściągnąć. Ale nie da rady. Trudno. Dawaj karabin. O kurde. To ściągnę sobie ich wszystkich na łeb od razu. Może po prostu tak zrobię. Ile ich tam jest? Aha. Too late. Zastanawianie się nad inną taktyką w takim razie. Chociaż nie, jeszcze nie. Jeden. Drugi. Kapnij go tam. Trzeci. Czterech tylko. Oj, to nie ma się nad czym zastanawiać. Dobra, jest piąty. Ładuję w nią i tyle. Leży. Tylko, że oni nie wiedzą, gdzie jestem. Haha! Ale jaja. Nie wiem, gdzie ten koleś leci. Dobra, słabe to takie naparzanie na taką odległość. Szkoda, że nie mam tej snajpy akurat teraz.
Chodzę w dół. Nie ma gościu. No. Pokaż łepek. No i schowała. Kurde, naboje mi się skończył zaraz, jak będę tak działał. Leży mistrz. Cześć koleżko. Już się tobą zajmuje. Dan. Mam rację. A co wy na to? Bo jeszcze dwóch zostało. Z czego jeden oznaczony. Come on, come on. Świetnie się schowałaś. Dobra, ostatnie sztuki naboi. No idealnie, witam. Tak cię uczyłem. Gdzie tam? Okej, jeszcze trzech. O kurde, to sobie źle policzyłem. Jednak. Lecę do motoru. Uzupełnię sobie naboje. Zobaczymy, jak sakwa działa. Nice, ale to było bardzo kosztowne. Bo to mnie kosztowało 400 kredytów. Średnio się to opłaca w takim razie, włożenie tego magazynku dodatkowego. Dobra, gdzie oni? Próbuję sobie ich oznaczyć. Jeden, drugi. Jeszcze jeden gdzieś mi uciekł. O krap. Skąd on mnie tu mnie walnął? Dobra, już cię widzę, mistrzu. Bęk. Leżysz. Wyskoczę? Nie. I ta laska gdzieś mi tutaj za pleców chyba będzie próbowała zrobić. A to dziad. Skubany. Co to? O Boże, chyba mina. A, pułapki. Ty, weź to wyrzuć. No jasne. Dobrze, że ja w to nie wlazłem przynajmniej. O proszę. Widzę cię. Wow. Jednak jest ich tu więcej nadal. Już sobie to zaznaczyłem. Uhu.
Skończ to! Jazda z tym. No chodź, pieprzony mordercą. Boże, on jakiś armor ma kozacki. Ładuje w kolesie, ładuje i nie pada. I naprawdę on chyba ma jakiś... Jeszcze żyje? Skubany. Uwaga! O, shit. Okazuje się, że jest to... cięższe niż myślałem. Ty, on na siebie to rzucił. Leży? Leży. W końcu. Już tylko jeden. Done. No leżeć, leżeć. Pokaż, że masz jaja i nie ukrywaj się jak jakaś dziewczyna. No już idę, dobra. Proszę bardzo. Sama chciałaś. M7. Nie chcę tego. Przede wszystkim to ja chcę sprawdzić tego typa, którego kuźwa z pół magazynku władowałem. Co ona sobie ma? No chyba coś ma konkretnego. Ale nie da się ściągnąć z niego nic, szkoda. Uło to w pełny ekwipunek. Tu broń chyba taka sama jak ja mam. Dobra. Pierwo. O. Naboje. Dobrze. I naboje. Nie. Niestety. To jest paliwko, bardzo dobrze. Zbadaj bunkier. Aha. I gdzieś mają bunkier cwaniaki jeszcze. Co tu jest? Okej. Bo gdzie ten bunkier? Jest to skitrany. O nie. Znam już takie sztuczki. Jeden z nich żyje. Zaraz, ja na pewno tam chcę iść? Nie, no nie do końca. Czy pójdę tam swoją drogą? Na pewno jeden żyje. Teraz mnie dziabnie. Mówiłem? No właśnie. Byłem przygotowany na to. Siema, ziomy.
Ja tu liczę tylko, że jest jakaś ta kryjówka Nero. Okej. Naprawię to od razu. Dobra, jednak nic tu nie ma ciekawego. A szkoda. Przeliczyłem się. O! A ich mogłem zajść w taki sposób. No trudno. Wracam tam, rzecz jasna. Bo może wrócę już tędy. Fuck. O los. Boże, myślałem, że padłem. Ale lipa. Teraz już wiem, jakie wysokości są niebezpieczne. Wszystkie. Złomu trochę by się przydało. Gdzie jest ten bunkier, ja się pytam. Możliwe, że jednak w domu gdzieś tu będzie. Pewnie tą chatkę sprawdziłem. Dobroczynne działanie gorących źródeł. Dobra, w domu nie ma. Gdzieś tu. Co tu mamy? Jest! Tu jest. Tu Radio Wolne Oregon. Oj, znowu Copeland. Wielu z was pewnie nie pamięta zimnej wojny, ale życie w jej czasach było istnym piekłem. Za każdym razem, kiedy słyszało się przelatujący samolot, myślało się, że to już koniec, że zaraz spadnie na nas... Obóz wypadowy w Bear Creek Hot Springs. Done. 6000. Już połowa reputacji do drugiego poziomu. Przepis bomba dymna. Był to też czas czerwonej paniki. Nie wiedzieliśmy, czy nasz sąsiad to Amerykanin, krwawiący na czerwono, niebiesko i biało, czy czerwony do szpiku. Kości komunista. Trudno było o zaufanie. Mój ojciec, pokój jego duszy. Wszystko tutaj. Mnie, że w mrocznych czasach bezpieczny jest tylko pod ziemią. Co z nim zbudowałem swój pierwszy bunkier. Ale nie mogliśmy zrobić tego na podwórku, pod okiem sąsiadów. Dobra, lecimy teraz z tym drugim questem, czyli helikopter Niro. Daleko od drogi, gdzie migamy. Paliwko. Wiesz, że nawet jeśli kraj wywróci Ej, się do góry to paliwo. Tutaj było paliwo. Otworzyć włas, zejść po drabince. To jest ze mną nie tak. Jesteś bezpieczny ze swoim radiem i zapasem żywności i amunicji. Nic się nie zmieniło. Lepiej wykopać sobie bunkier. A, tu jest. Grób. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. Nie wierzcie kłamstwu. Tak, tak, Cole? A jak to się skończyło dla tych biednych drani z tego, w którym właśnie byłem, he? Zgaduję, że nie najlepiej, bo wszyscy już dawno nie żyli, kiedy dotarłem na miejsce. Bier to. I mój motorek. Jest tutaj. Tankowanko. Och, tu są naboje, a ja tego jeszcze nie odkryłem.
Good job. Dobra, zatem lecimy do tej miejscówki. Jedziemy. Ja! Zwierz na drodze. Niebezpiecznie. Nawet mimo małego ruchu. Ej, czy ja ten silnik to sobie zainstalowałem lepszy, żeby szybciej jeździć? Tak nie jestem pewny do końca, a ja... Ole driftem. Nice. A już się nauczyłem trochę jeździć tym. O, znak zapytania. Żebyś wiedział, że tam pójdę. Jak nic w tym domku, powinno się coś dziać. Dzieje się coś, czy nie? Kurwa! Śmiecie te! Kurwa! Nienawidzę tych wilków w tej grze. To jest po prostu najgorszy mob, jaki jest. No, śmieciu, ty saksoński! No, zginę zaraz od kurwa wilków. Żenada. Co to? O Jezu. Trochę rozejrzeć. Leżysz. Ej, dawaj mi karabin. Bang. Aha. Może znak zapytania oznaczał to, że tutaj byli jacyś ludzie. I byli. Złom ekwipunek pełny. No to napraw i już jest niepełny. Bang. Jest tu coś jeszcze? A tam jeszcze jest koleś. Pokaż co masz. Też złom i kantówka. Boże, jakie słabiaki. To nie dziwię, że was tutaj wygryźli. Jak ty ze sztachetą, koleś, latasz. I tu kolejna sztacheta. Dobra, jadę stąd. Złaś mi z drogi! Najgorsze są naprawdę te wilki i takie małe dzieciaki, które latają. To jest też jadostwo. Uda się? Tym razem musi się udać. Wru! Nice! Za pierwszym razem jak tu skakałem, to się... Ojoj, nie udało. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Co jest kurwa? Jezu. Znowu tam pojechałeś, tak? Chociaż ci zabroniłem. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Ojoj, trochę mi się nie w tą stronę pojechało. O, śmieciu, ty dobrze! O kurde, co on? Aha! Ojoj! Gdzie jest mój motor, ty? Dawaj, bo ten helikopter to czekać na mnie nie będzie. O Boże, gdzie teraz?
ściemnia się, to słaba pora na ściganie helikoptera. No i co? Mam podjechać? Wow! O tako? No, chłopaki. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że życie ci sprzydło? Tak, 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 dam radę. Bez odbioru. O, wyłączę światła, może teraz będzie lepiej. Usypiacz nie działa. Pewnie, że działa. Wiecie, ten mały skórę, jak już być. Pani doktor, szybciej. O kurde. Czyżby tu była moja druga horda? To cała horda. O krap. A, zobaczymy. Dobra, poszła sobie horda, zostało dziadostwo. Naboje? Jest, full. Ej, przydałaby mi się ta gałązka. Sprawdziłbym teraz działanie tego bełtu specjalnego. Kurczę. Ja zamiast zbierać przy okazji jak są, to teraz mi się zebrało, jak potrzebuję, nie? Chociaż ile tego tam jest. Ledwo co? Parę strzałów. Ups. Nie chcę tam. Tu pewnie będzie iniektor. Przynajmniej mam taką nadzieję. Widzą mnie? 3, 5. Bęk. Gdzie drugi? Tyk. Nice. Ta katana jest naprawdę mega. What? 5 złomu? What? Okej, to jakiś radio. What? Nic tu nie ma. A to szmata. Ty kurwa, wracaj tu z tym! Ty mały gnojku, to moje! Leży śmieciarz. Kurde, co oni to w ogóle robią?
wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem, jak to opisać. Jedną z straszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś, jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz, nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Ja sam nie wiem. Ja tylko... on żyje, Boozer. On żyje. O'Brien, jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy drania. Dobra, gdzie teraz? O, jeszcze nie wiadomo. Zajrzę do ciebie później, bez odbioru. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? No. Hej. Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co... A... No cudownie. Po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie? Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufejdałam cię. Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie to żadna filozofia. Przerzuć nogę, tak. Okej. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Jaki gola. Bardzo ci dziękuję. Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest bar szalonego Uliego i tam mają... Sieć, w sensie internet. Wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania, znaczy obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak, badam rośliny. Badasz rośliny? No. Nawet nie dali mi pojechać. Hej, uważaj! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O Boże. Hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga jestem. Droga 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz.
Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... Okej, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą, dobra, więc... Dobra, dobra, chrzanić to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to pustkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Ładnie, to ładnie. A to co? O! Clint! Mamy towarzystwo! O, really? Ej, nie mogę robić przewrotów, ale lipa. Padniesz dzisiaj, czy nie? Wydaje się, że to nie tak działa. Co my tutaj mamy, chłopaki? Takiegoś twardziela, tak? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam, motorowce? Teraz dawaj, dawaj! Teraz nie jesteś taki twardy, co? Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk! Podoba ci się to? A może to? Szanić to ja odpadam! Czekaj! Spierdalamy! Jazda! O Jezu! O mój Boże! O nie, nie! O mój Boże! Hej! Strasznie mi przykro. Sama nie wiem. Tylko zajrzałam do twojej torby, no i porządku. Zobaczyłam to. Mój Boże, mogłam kogoś zabić. A wiesz? O cholera. Tak, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam. Nie, 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 w porządku. Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po prostu chciałam zadzwonić na policję, ale teraz nie było żadnych kresek. Nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjedzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Ojejku. Misja polegająca na oglądaniu cinematika 10-minutowego chyba. Przegięli trochę. Dobra, co mamy teraz do zrobienia? What? Nie mam żadnej misji? Podejrzewam, że zaraz się coś pojawi. Tak jak tak. To. No właśnie. Hot Springs. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Forks. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jeans. Starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Dwan. Wielka góra naleśników. O, kojarzę miejsce. Dobra, to zacznę tam. W porządku. No i już jest quest. Jest jakiś człowiek też. Jacyś ludzie! Ej, śmieciu, a nie chcesz pogadać ze mną? I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przyjeżdżała tędy grupa włóczęgów z przedajnym kontraktów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać, bez obliczenia. W tej okolicy nie ma nic poza mordercami, włóczęgami i bandytami.
Aha. Leżysz. Oleszko. Jeszcze jeden? No dobra, jak tam chcesz. Co oni? Mądre to nie było. Kogo tu mamy jeszcze? Bo jeszcze nie wszyscy raczej padli. O, patrz jaki obóz sobie zrobili. Ziomek. Leżysz. Dziwne te headshoty są w tej grze. Naprawdę. Bo headshoty zazwyczaj wchodzą wtedy, kiedy no powiedziałbym, że nie trafiłem. No i dobra. Leży, leży. Tu jest jakieś truchło, dobra, jest. Środek. Złom by mi się przydał. O, na pewno tutaj trochę znajdę, bo widać, że chłopaki to głównie się złomem zajmowali tutaj. Patrzcie, ziom zbiera złom. Gdzie coś jeszcze? Linka. Baba wodna. To tyle? Ziomki. Ja będę takiego Deacona. A naprawdę nie chciałem się z nim bić. Iż czasem lepiej pogadać. A tak co? Dobra, mamy misję? Mamy. Przeszukaj Marion Forks, aby odnaleźć widzianą tam ocalałą. Zaznacz. Pokaż mi, gdzie to na mapce. Dobra. Jejku, gdzie ja jestem? Jak ja tu dojechałem? Czyli mamy misję. Dobra. A tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Cześć!